Вітаю всіх на каналі Workout Imperial Club. І я представитель В'ячеслав Кукса. Їдемо на заводи до рабки Здруй на Highlander Cup. Таком малом, але дуже файним екіпом з Пауліном, Кшиштофом. Наша допомога медична з нами. Трохи невиспаний, зараз приїдемо, з'їмо щось і будемо гарнити, щоб ушкодження трошки мені болали, щоб мог добре jutro виступити. Ну і будемо відпочивати. Właśnie jeszcze mamy Krzysztofa dlatego, żeby bardzo dobrze pomógł nam z rozgrzewaniem, bo jest fizjoterapeutem prawie i medykiem. Pomoże nam nie uszkodzić się za bardzo, bo mam kilka uszkodzeń i nie chcę dodać jeszcze więcej. Dobrze rozgrzeć się, no i żeby wszystko proszło u nas fajnie. Dopilnuję tego, żeby za was sobie nic nie zrobił. Także... Dziękuję bardzo. Dziękuję. No, będzie dobrze. Już właśnie przyjechali. Jak ty mówił, będziemy gotować się. Odpoczywać same główne, bo przed zawodami trzeba bardzo dobrze odpoczywać, żeby jutro wyjść na picie mocy. Witamy już na drączkach takich trochę rozgrzewających. Teraz zebrali się prawie z mistrzem. Na pewno będzie mistrzem tych zawodów. I z jednym jeszcze bardzo mocnym zawodnikiem z Bułgarii, z którym ja już nie jeden rok walczę. Zobaczycie, jak oni będą jutro bardzo mocno pokazywać klasę i co to jest najprawdziwszy street workout i co jest najwyższy poziom światowy. Really good level and you are great, great athletes. Super. Idziemy coś zjeść. Ja już wiem co. To będzie pizza. Trzy pizzy. Mamy porządny zestaw. Pokażę wam trochę ciężkiej pracy zwykłych ludzi, którzy robią. Podgotowują wszystko do zawodów. O tak to wszystko wygląda. O tak od syna wygląda. Tutaj będą siedzieć ludzi, atlety, sędzi. Krzysztof wykonuje swoją część jako fizjoterapeuta. Co robisz, Krzysiu? Rozluźniam mięśnie przykręgosłupowe. Już właśnie odbudziliś i minimalnie zebraliś. Jeszcze nie do końca, ale tak minimalnie już gotowy. Już wiem, którym występuję. Występuję ostatnim, byliście pierwszym. Teraz będziemy coś jeść, ogarniać się i lecimy na drążki. No już właśnie dzień zawodów. Przyjechali my na drążki. Możesz pokazać, jak to wygląda. Zawodniki już wszyscy gotowi, rozgrzewają się. Registracja już poza nami. Występuję ja 21. A teraz rozgrzewamy się. Pójdę troszkę, spróbuję drążki po wysokości, po szerokości. Zaczniemy rozgrzewać się, rozminać się i występuję w pierwszej rundzie. Ciekawe, kto wygra.
O, jeszcze podciągania! Podciągania ludzkiej klatki! Brawo! I stop! Bardzo dobry poziom tutaj na tych zawodach. Bardzo dużo faili niestety jest. No niestety nawet sam jest zasadnikiem faila, bo shrimp nie oderwało. No ale co zrobisz, to jest sport. Może iść lepiej, gorzej, możesz się czuć lepiej, możesz się czuć rozjebany. Niestety tak jest. Dobrze, lecimy dalej, popatrzmy co jest jeszcze. I chcę prezentować jeszcze jednego fajnego zawodnika. Chcę spytać, jak cię w obecnym roku podoba ci się, jak masz swój obecny poziom, no i jak się czujesz? No przygotowania nie były długie ze względu na konkluzję nadgarstka i przeziębienie, ale trenowałem ile mogłem, po prostu 100%. No i szybko formę zrobiłem z powrotem, bo co miałem. No i uważam, że ten pierwszy występ dobrze mi poszedł, bo nie miałem żadnych faili, jedno tylko załamanie małe. Więc teraz czekamy na wyniki, co będzie, czy to przechodzi do drugiej rundy. To bardzo ciekawe, tym bardziej, że mamy nowy rekord. No tak. Jeszcze jeden z naprawdę moich takich znajomych, z którym my trenowali nawet zimę w Katowicach, Rafał Rębalski, też mocny zawodnik. Jak cię zawody w ogóle? Jak poszło? Gitara, trochę zepsułem występ, ale jestem zadowolony ze statyki, utrzymałeś spoko. Ale z ryzyka nie ma. Nie ma, tak. Jeszcze kilka z najmocniejszych zawodników. Nasza prosta moc statyczna w Polsce. Najlepszy statyk naprawdę prawie świata. I super skombinowany atleta, który może potrafić zrobić i to, i to. I miał bardzo fajną wytrzymałość. No to, co zaplanowałem, to wyszło dobrze. Trochę już za mało czasu, ale w drugiej rundzie myślę, że też będzie git. Super, a ty Karol, jak ja jestem w szoku, że udało mi się tak fajnie zrobić pierwszą rundę. Naprawdę super. Zobaczymy, czy uda się wrócić do drugiej rundy, bo tak naprawdę wolę się jakoś specjalnie nie nastawiać na to. Ogólnie, jeżeli chodzi o zawody, po prostu zajebiste. Bardzo mi szkoda, że rok temu nie mogę tutaj startować, ponieważ miałem kontuzję, ale w tym roku udało się przyjechać. Ta konstrukcja to jest majstersztyk.
że zawodnik ma cztery szerokości poręczy do wyboru. No to jest po prostu piękna sprawa. No i życzę Wam powodzenia. Same głowy nie uszkodzić, bo zdrowie u nas same ważne. I pytanie, gdzie to mamy dać? Panie... I chcę Wam pokazać naprawdę bułgarską moc. Dla mnie ten człowiek naprawdę mistrz obecny świata do street workoutu. I jego przyjaciel, który naprawdę miał i operację, i waży 71 kilo, i przecież pokazuje naprawdę super rezultat przy takiej wadze. And that he's also a great athlete and wanted to ask, how's the competition for you? What do you think about this? It's going really good. Now we are preparing for round 2 and we'll make the best to take our places. Okay, and what do you think? So we want to show everything from us and to prove that there is still existing one Bulgarian in the world. I wish you all the best and good luck and to have a great round too. Powodzenia. Powodzenia. Niestety do drugiej rundy nie dobrał się, czego mnie nie wystarczyło. Będę wiedzieć później. Pierwsze miejsce, Daniel Christo!
No już właśnie skończył się Highlander Cup World Tour. Naprawdę były najmocniejsze zawody, które ja widziałem, one kiedykolwiek były. Inny poziom atletów. Wszyscy stali naprawdę mega mocny i dynamika była ważna, ale i statyka była na tyle ważna, że Ziółkowski nie zrobił ani jednego dynamicznego elementu i stał drugim. Wygrał tym samym i Siwyka, i Szapowala, i Musielaka, i Waszkiewicza mistrza polskiego obecnego. Naprawdę mega moc i ten regulamin to nowy poziom. Od jego w ogóle trzeba inaczej gotować się, inaczej patrzeć na workout. Ja przyjechał ze starym regulaminem, starym programem, coś troszkę zmieniłem i nie trafił nawet w dziesiątku, po prostu przez to, że coś tam nie tak, coś tam mało, coś tam powtórzenie i tyle, i koniec. I trzeba czytać regulamin, naprawdę, jeśli ktoś chce występować na tych zawodach i mistrzostwach polskich i w następnych latach, dobrze czytajcie regulamin, to nowy workout. To w ogóle inny temat. Już właśnie przyszli do baru, zamówili swoje pizzy, burgery i wszystko. Moja kobieta z przyjacielem ogarniają, jak Stefano i Krzysztofu dojechać do Bułgarii, żeby zrobić test na koronawirus, żeby spokojnie wyjechać. Tutaj jest cała ekipa naszych ludzi, która odpoczyła, jest jedzenie, regeneruje się, tak powiedzieć szczerze. No i jak, my zadowolone z zawodami? Oczywiście zadowoleni. Oni będą jechać jakby tą trasą. Super. Już bardzo, bardzo ciemno, ale chłopaki próbują handstandy, teraz pojedziemy z Krzysztofem, hej, pojedziemy teraz właśnie do hotelu, witam, odpoczywać. Witam. Oczywiście. No, piwko wszystko wypite. Jeszcze nie wypite, jeszcze. Ale, no już właśnie skończył się nasz vlog Highlander Cup World 2. I sami zawody w następnym roku będą World 3 i myślę, że będą super. Super, najlepsze niż byli drugi raz i w pierwszy raz. I mam nadzieję, że wszystkich zobaczę na Highlander Cup World 3 w 2022 roku. No, a my już wszyscy z wami żegnamy się i życzymy zdrowia, żeby trenowali. No i mam nadzieję, do was taka, że motywacja przyszła jak do nas. Wszystkiego wam fajnego i do widzenia.